Hej, cześć, siemano wam wszyscy ludzie, z tej strony Jack, witam się z wami bardzo serdecznie po raz pierwszy od, dla mnie, 2 tygodni, od kiedy ostatnio grałem w Ruined Kinga, dokładnie mówiąc od 2 tygodni i 1 dnia, także wow, bez żadnego przedłużania, ja przecież sobie nie, pokażę wam coś. Sprzedałem sobie wszystkie eliksiry, których w ogóle nie będę wykorzystywał. Trochę kasy się zbierało, jak widzicie mam aktualnie 80 tysięcy i całkiem sporo run. Bo w międzyczasie trochę polatałem, coś potegowałem, pozbierałem, pofarmiłem. Kasy zbierało się sporo, dzięki czemu udało mi się wykupić. A jeszcze też sprzedawałem czarne korony, więc za to też kupiłem. Udało mi się wykupić... tutaj. Na ten moment wszystkie fragmenty run... Wszystkie runy odmienności z runami, jakie mogłem. Jak widzicie, zostało tylko za 22 level. Także jak tylko się Yasuo uaktywni, to teraz będę mógł mu 3 umiejętności stąd wziąć. Jak się odblokują, no to wtedy będę się zastanawiał, co konkretnie mu na to kupię. I tak u każdego. Wykupię też wszystkie stroje. No i tutaj na przykład macie Pajka z Piltover. I Eloy z Mrocznych Wód. Mam też dla każdego nową broń. Dla Pajka broń jest dość szczególna, bo okazało się, że tego strażnika, który tam był w Gaju, w tej zalanej miejscówce, mogę pokonać i z niego właśnie, czy mogę, wręcz muszę, jeśli chcę najlepszą broń w grze, dla Pajka zrobić. Z tego, co się zorientowałem. I z niego wypadła właśnie ta oto broń, którą właśnie mam. I laojkę pootwierałem sobie skrzynki i wypadła mi taka oto skrzynia. Także spoko. Więc dobra, już bez żadnego przedłużania. Lecimy na wężowe wybrzeże. Ja sobie ściszam grę, bo chyba trochę była za głośna. Mam takie wrażenie. Pływamy w kółko. Hej, Milczku! Powiedz, że coś wyczuł. Jakie to typowe. Kusisz ze mną los, Fortune. Ciesz się, że tu z nami jesteś. I Loi pozwoliła ci dychać. Albo nie dychać. Pewnego dnia trafisz na niewłaściwego kapitana, rozpruwaczu. Dla wielu ty jesteś niewłaściwa. Jaki punchline. Co ja? Cholera. A miałam gotową ripostę. Rybi człowiek coś wyczuwa. Jest lepszym pływakiem niż Braum. Może go nauczy? Nie dopłynąłeś czasem aż do Bilgewater? Tak, ale... Braum się cieszy, że nikt nie patrzył. Ciężko pewnie było to nazwać płynięciem. Mamy problem. Nie jesteś już taki pewny siebie jak kilka minut temu. Co znalazłeś? Świątynia jest tutaj. Lecz jej moc przyciągnęła stwory z głębin. Jakie stwory? Takie, które pewnie was zabiją? Widzę macki i oczy. Łuski ostre niczym brzytwa, kły i skrzela. Sama śmietanka prastarych wód. Więc rozmów się z nimi. Każ im spływać. Ja przemknę obok, kapitanie. Lecz wy posłużycie za karmę. Nie przepłyniemy obok nich. Skoro nie przebijemy się siłą, trzeba wymyślić coś innego. Muszę pomówić ze starszą Buru. Więc od tak wracamy do Bilgewater? Chyba, że wolisz popływać. Zawracamy. Okej. Trochę żałuję, że nie sprawdziłem tego od razu na końcówce odcinka, bo poprzedniego, bo wtedy miałbym od razu opcję, wtedy by się zanim w grocie Buru przywitał, no ale przynajmniej faktycznie jesteśmy od razu Bilgewater, więc dojście do tej groty nie zajmie dużo, ale kurde, ten Braum, ta Eloyka, ta Ari z jajem, ta Ari tak z jajem była zrobiona, ale a propos na przykład tego Brauma, czy tej Miss Fortuny, zajebiście wyglądają. Wróciłaś, moje dziecko.
Wyczuwam od ciebie wyraźny niepokój. Muszę poprosić nasz lud o coś ważnego. Jesteś zwiastunką prawdy. Wysłuchamy cię. Natrafiłam na część naszej historii. Starożytną świątynię. Powstała pod wodą dzięki pomocy mieszkańców błogosławionych wysp. Więc legendy były prawdziwe. Legendy? Dlaczego nikt o tym nie wie? Po zrujnowaniu nie uważano tego za mądre, by mówić otwarcie o istnieniu świątyni. To temat na inną rozmowę. Dalszą drogę do świątyni blokują zabójcze morskie stworzenie. Potrzebni mi zaklinacze węży. Illaoi, zaklinacze węży są ostatnią linią obrony Bilgewater. Nie możemy ich nadużywać. Wcześniej bogini zesłała ci wizję. Czy zrobiła to ponownie? Nie, niestety. Modliłam się o kolejny znak, ale bogini milczy. Zatem ta poważna prośba wynika tylko z twojego osądu. Tak, wiem, że to ryzykowne. Zaklinacze węży chronią nas przed Harrowi. Nie ma z nimi żartów. Jeśli jednak moja misja się powiedzie, możemy powstrzymać Harrowi, zanim do niego dojdzie. Chciałabym, by bogini zesłała mi kolejną wizję. Pokazała, co należy zrobić. Jednak ona milczy. Prośba o zaklinacze węży. Tak, to moja własna decyzja jako zwiastunki prawdy. Podjęłaś już decyzję. Niech tak będzie. Pośle nawoływaczy na brzeg. Prowadzi mnie matka węży. Zaufam jej. My ufamy tobie, Illaoi. Okej, sporo gadania jak na start odcinka. Wejdź do świątyni oczyszczenia. Okej, czyli w sumie taka gadka szmatka trochę. Czyli mam teraz po prostu wrócić do tego wybrzeża. Czyli pewnie będzie kolejne gadane i dopiero będziemy mogli zwiedzać świątynię. No chyba, że coś się jeszcze po drodze spieprzy, ale mam szczerą nadzieję, że nie. Plus jestem ciekaw, czy to jest ta wyspa, którą widziałem na filmiku ze wszystkimi zleceniami. Czy, dobra, Ferenavus, za chwilę się przekonam, nie, czy to jest to. Pośrednio, mam nadzieję, że nie. Zajebista muzyczka. Więc tak to działa. Morskie potwory kontra potężniejsze morskie potwory. Ten był podlotkiem. Co? To jak wygląda dorosły? Dobra, jeśli skończyłeś się popisywać. Wejście jest w głębinach. Nie dociera tam światło. Jak głęboko? Nauczysz nas wstrzymywać oddech? Mógłbym wyrzucić was za burtę i płynąć z tymi, którzy przeżyją. Czyli sam. Jest jeszcze inny sposób. Jaki? Ofiara? Tak? Nie, to nie jest diabeł morski. Ale z mordy bardzo podobny. Ja pierdzielę, nie mogę. Jakie to było zajebiste.
Myślisz, kurde, co, jakiś portal się otworzy? Woda się zrobi jakąś bańkę? Nie, wyskoczyła wielka ryba, otworzyła morda, ci do niej wskoczyli. YOLO! Ekstra! Nie mamy takich stworów we Freljordzie. Może to i dobrze? To było skuteczne, ale... przerażające. To miejsce. Kroczymy ścieżką przeszłości mego ludu. A więc to nie były tylko mity. Cóż, mamy zadanie do wykonania. Tak, nasiono. Czuję tutaj obecność Matki Węży. Jej moc pozwoli nam dokonać oczyszczenia. Ruszajmy więc. Let's go then! Dobra. Dobra, nie będę teraz siadał przy ognichu, nie będziemy teraz gadali. Na start tutaj mamy rzemieślnika. Fragmenty animy są potrzebne. Podarek Krakena. To mi też wydropiło z tych skrzynek za korony. Ale było gorsze. Zobaczymy, czy to będzie lepsze. Zobaczmy. Nie, jest gorsze. A to jest fajne do combo, jeśli chodzi o macki na przykład. What? Co to jest? Wygląda jak naga. Miałem gorszych wrogów. Wojownicza władczyni i zatopione wrzaskuny. Dobra. Pokażcie im strach. Sobie teraz. Dziecię mnie. Weźmy to. Skłanimy przed nią, czemu nie? Ładnie, leczenie, chociaż nie było aż takie mega potrzebne. Zasadzka czy odpływ? Może plądrowanie? Strzeż się! Okej, Loi ma 13 punktów. No to niewiele w sumie zrobi. To nie prowokuje. To się nie zestarzeje. Ej, czy serio? Ile on jest aż tak tanki? Wciąż tu jestem. Hagwakci. Jeszcze nie skończyłem. Kurde, to na tym skinie to wyciąganie flaszki przez Yasuo wygląda troszkę. Oj, pięknie, co aż ten level. I za to punkt umiejętności oczywiście. Ja to zaraz go oczywiście wydam. O, już element fabuły, ale to akurat coś bardzo fajnego. Nasze dusze złączone w wężu. Okej, to jest jedno, więc możemy to przeczytać od razu. Nie zapominaj, że jesteś jedynie drobną kroplą życia, która przez ulotną chwilę utrzymuje swój kształt. I tak jak kropla deszczu, prędzej czy później wrócisz do oceanu, a potem znów ku niebiosom. Takie jest twoje przeznaczenie, ale cóż za wspaniałości jest w stanie uczynić kropla deszczu? Deszcze potrafią rozdzielać góry. Może to ty będziesz pierwszą kroplą, która zmieni oblicze tych ziem. Może stworzysz setki nowych farm i wiosek. A czymże jest wielka fala, jeśli nie skupiskiem milionów małych kropel? Co będzie... Czy będziesz płynąć na jej czele? Twój ojciec zmarł, jak umiera każda żyjąca istota. Ciebie też to kiedyś czeka, ale póki wciąż żyjesz, musisz walczyć. Wszyscy jesteśmy na Gakeibu Rosso. Najwyższa kapłanka... Wona Yer, dowodza Jagi. Szkoda, że Ilo nie ma komentarzy na takie wiadomości. Bo akurat na to mieć powinna. Język bólu jest znany Ilo, i tak. Właśnie, tym bardziej, skoro to jest Buru, no to... Tym bardziej Ilo powinna tutaj chodzić. I dobra, daj... O, proszę, dziennik. I co, kolejna księga? Jap.
Dobra, to dajcie mi chwilkę, ja sobie tego przydzielę te umiejętności. Dobra, punkty przydzielone. Lecimy dalej. Jebu! Nie martw się, będzie szybko. Maruder Nag to jest nowy przeciwnik. Zobaczymy, ile podoba. Takich obrażeń. Takich obrażeń niewiele. Bardzo niewiele. Czy on jest prawie martwy? O, wow. Załatwić ich. To jest zagrożenie? Chyba, że to jest dla niego. Ale jeśli to jest obszarowe, no to mi to jest jak najbardziej na rękę. Tak, to jest w ogóle, to jest... O, ja pierdzielę. Dziękuję, naprawdę. Bardzo. Cyk, cyk. Jebu! To się nie zestarzeje. O, jas. Naga Kaburowca się uśmiecha. Ja mam chyba za OP itemy. Albo za OP mam za bardzo postacie wzmocnione. Skoro tak łoje tych przeciwników. Proszę, tu mamy tu znowu teleportację. A ofiaruj mi broń. Może tam posążę. O, albo nie. Skoro nie ma tutaj z nami Ari, to ofiaruj mi tą ze starożytnych. I tyle to widzieli. W końcu to odnajdziemy i będziemy się mogli być może posadzić się w coś lepszego. Okej, współpraca 1. To brzmi jak kawałek tego. To brzmi jak kawałek, czy jak fragment czegoś większego, więc... Zobaczymy, co z tego wyniknie. Tutaj... Spienione dzikie fale, słońce jasne promienie, ruszajcie się wytrwale, wspólnie czeka was spełnienie. Dość skomplikowane wzory zdobią ten cokół. Okej, no dalej potrzebujemy tych dwóch kamieni. Zobaczymy. Dalej czeka. Mamy dwa przejścia. To zacznijmy od lewej strony. Moje noże były spragnione. Ja tych walk nawet nie muszę wycinać, bo ja mam takie postacie zmachowane. Jest robiliśmy, przygotuję. My tu możemy tą troszeczkę osłabić. Troszeczkę bardzo. Uwaga, to znowu będzie triple kill. Prawie. Nie najgorzej. Prawie był. Poszli na dno. Proszę, walka błyskawiczna. Liczyłam, że będziecie silniejsi. A wszystko dzięki pomocy dwutygodniowego ponad farmingu. Bo tak, grałem w międzyczasie. Zmniejszy rdzeń pulsuje nieznaczną energię. Weźmy to w takim razie. Naładowany rdzeń. Wymieść rdzeń. Okej. Okay. To jeszcze jest dziura ewentualnie. Chociaż widzę, że nie będzie potrzebna. Ale tak. A dobra, to jest skrót. Okej. Okay. Idziemy tutaj. Wybieram rdzeń. To się wyłącza.
dziwo, nic może nie związanego z tą kształtem, ale nic tutaj nie ma z tym. Możemy teraz odwrócić, żeby już było skierowane tam, gdzie trzeba. Dobra, czyli teraz będzie zabawa z tymi rdzeniami. Ej, ale mi teraz zaleciało Hedwig's Team, naprawdę. Ale nie ukrywam, naprawdę ładnie. Okej, tego mogę przesunąć. Rozkładamy rdzeń. I on aktywuje mi przejście. Spoko. I tu jest kolejny rdzeń. Co jest mnie naprawdę na rękę. Tu jeszcze jest jakieś przejście. Tutaj. Współpraca 4. Okej. Okay. To jest też do widzenia. I to dziabie w tym kierunku. Aha, dobra, czyli czekaj. Wyszło tak. To idzie z tą tutaj. Czy w drugą stronę. Dobra, może najpierw zobaczmy te sekrety wszystkie. To idzie tutaj. Stąd zabieramy ten rdzeń. Wiesz? Dobra, i jakbym teraz zabrał, czy wziął tutaj, to postawił. To leci dalej. To jest aktywne. Tylko czemu to... A tak, bo jeszcze to nie musi być włączone. Dobra, czyli żeby to było włączone, to jeszcze musi świecić, czyli muszę się cofnąć do tej tutaj lokacji i tutaj nacisnąć guziczek, żeby się przesunąć. Dobra, to już przechodzimy dalej. Nie jestem pewny w sumie, co się stanie, jak ja obrócę to, zanim sprawdzę te rzeczy, więc wolę na pewno sprawdzić. Potem się tak bawić. Co jakiś czas słychać dźwięk mechanizmu dobywający się z wnętrza posągu. Okej. Okay. Bardzo wygodne. Język wraca do ust, gdy znika cały z ust, wypada duża kula bursztynu. Jak myślisz, co to takiego? Talizman. Nie, to niepokojący symbol. By zniewolić w ten sposób życie, dla mojej bogini to coś odrażającego, a jeszcze gorszy jest fakt, że ktoś uczynił z tego obiekt rozrywki do podziwiania. Musimy to zwrócić do błogosławionych wód na Gekej Burossy, by to życie mogło odżyć. Dobrze, w takim razie to zatrzymamy. Wąż zamknięty w bursztynie. Okej. Dobra, czyli to muszę obrócić w tą stronę. A to muszę obrócić teraz w tą stronę. I dobra, tutaj mamy to załatwione, ale jestem bardzo, bardzo chętny, żeby to otworzyć tę skrzynię. Tak, żeby to otworzyć, to czekaj, najpierw to przestawię. To się świeci. Tak, okej, teraz wracamy tutaj. No i działa. Odłamek gwałtownej animy prawy. Okej. Okay. Teraz, żeby tutaj dalej przejść, to muszę teraz obrócić. No, po prostu obracamy je teraz tak, jak powinny stać. No nie, no, idziemy dalej. No i cyk. A, czekaj, tylko jeszcze tutaj musimy doprowadzić światło.
Czyli muszę się cofnąć i przestawić ten... Tak, jak to wygląda, jeśli chodzi tutaj. Receptury są do zgarnięcia. Okej, nie wiem, czy mi tego skarbu nie uznaje jako zebranego, no ale... Okej. Tu jest, kurde, ognisko, ale to jest zanim po ogarnięciu tego. Dobra. Czyli teraz po prostu przestawiamy i powinno wystarczyć. Syk. Przejdziemy od razu tutaj. I bang, drzwi się otwierają. Teraz, czy będzie mini-boss? Bo jeśli z drugą zagadką pójdzie tak samo szybko, to ja jestem naprawdę skory, aby... Czy skory, jestem bardzo chętny, aby też... Okej, dobrze, myślę, że jestem do popki. To jestem bardzo chętny, aby to ukończyć w... całą świątynię w tym materiale. Okej, dobra niedogodność. Jak on jeszcze zdążył wystrzelić? No chodź. Naga mroźnego serca. Nowy przeciwnik. Elo, prawie zmaszykowany. Dobra, no to fajnie sobie skacz. Prawdziwy ból nie przemija. No ty osłoż sobie dziabni. Okej, nie zdążysz, bo ile to sobie zabiję. Pędy. Prądu, przepraszam. Zamrożą, zmniejszy je szybko, żeby te walki. Średnie. Korzystajmy może z zasadzkę. No nieważne, gdzie ten trafik, i tak jest zepsuty. Niedługo. Teraz szalejąca kura. Na niej. Ile oj, niech dziabnie ty. Nie wszystko wolejmy, co. Teraz tylko obserwujemy dzieło zniszczenia. Teraz jesteś w ruchu. Wyleczę się. Dobrze, że walczymy razem. Zło się po prostu wyleczył za tego. Zakryty, który walił podczas tych minut. Oj, kolego, jak ty mnie lubisz. Jak ty mnie lubisz. Czekałam na to. Chcę zobaczyć twoje trzewia. Niezłe cięcie. Ja nie zdążył użyć trzeciego levela ulti. Liczyłem, że nam pokaże Yasuo albo Pajka. Bądźcie gorliwi, radośni, wściekli. Ale chyba niestety jednak nie. Ej, Jezu, teraz zauważyłem, że ona ma macki zamiast czy tam włosy z macek zrobione. A nie fakt, ani że są normalnie jej włosy. Kurde, też fajne. Współpraca epilog. Okej, czyli chyba najpierw powinienem udać po kamień księżyca. Mamy słoneczny dysk.
pytania Rigla, też mi wypadło, ale gorsze, i naszyjnik ze słonecznym kamieniem. Czy ja to komuś wpakowałem? Wydaje mi się, że tak. Tak, ma MF-ka, no to proszę bardzo, masz jeszcze lepszą wersję. No tak, broni jeszcze nie mamy, ale spokojnie. Boże, Iloi, spokojnie, Ari, odzyskasz. Ten młody jest gorszy. Latarnia jest gorsza. Do innych nawet nie muszę sprawdzać, by jeszcze były gorsze. Nie przykro. No chodź. No i dobra, Yasuo sobie poczeka. O, chociaż nie, mamy full. Dobra. W takim razie pierwsza. Czyli powie wiatru od Yasuo. Prezentacja dla was. Każdy by stracił cierpliwość. Ja czekam na jakiegoś bossa, żeby to na nim wykorzystać, bo to będzie przeepickie. Dobra, i tutaj się cofamy do tego kamienia. Znaczy do tego stołu z kamieniem. Tak więc bueno. I tutaj mamy nasz skrót. Idziemy dalej w takim razie. Nawrócenie Jonianina. Gliniana tabliczka, na której znajdują się zapiski w alfabecie Zaun z Joni. Zabijam, niszczę to, co tamuje przepływ. Nagakejburosa jest wszystkim. Czy nie lepiej zwrócić energię wszechświatowi, zamiast tłumić ją w sobie, aż nie strawi sama siebie? Taka właśnie jest droga prawdziwego wojownika Nagakejburosy. Sama śmierć jest jej sługą. Dusze do niej wracają. Przypominają mi się nauki Zeda. Są jednak bardziej zrozumiałe. Mają jasny cel. Szkoda, że nie może usłyszeć, co mają do powiedzenia kapłani i kapłanki. Otrzyma na maszczynie jutro. Prowadziła mnie tu kręta ścieżka. Wiłem się jak uwięziony węgorz, ale tego właśnie chce bogini. Któregoś dnia wrócę do dawnego mistrza, pokażę mu, że uległ stagnacji. Otworzy mu oczy. Proszę, jakiś uczeń z zakonu cienia. Kolejni dla ostrza. Karma dla bestii z głębin. Proszę, te levele to za chwilę będą mi jak z rękawa leciały. Tak, tak dalej pójdzie. Młotek. Ty! A propos tego węża, Boże, nie sprawdziłem opisu tego przedmiotu. Dobra, mogę zadać użyć tego. Czyli te zadania. Wąż zamknięty w bursztynie. Mały wąż doskonale zachowany w kuli z polerowanego bursztynu. Zwierzę wygląda jak żywe. Znając możliwości bursztynu, nie zdziwiłbym się, gdyby faktycznie był. Tutaj połowa, prawa połowa niegdyś stanowiącej całość kuli gwałtownej animy. Stale szuka drugiej. I słoneczny dysk, potęga słońca emanuje z wnętrza tego dysku. Oczywiście to jest, nie jest to ten słoneczny dysk z Shulimy, bo ten jest kurewsko ogromny. Ale no wiadomo, takie gadu od... Dlaczego od? Tylko takie gadanie, taka nazwa... Brójczyków? Czy to jest dobrze powiedziane? Jest, wejdź do świątyni, ja już jestem w tej świątyni przecież. Proszę, nowe rzeczy. Dobra, mógłbym z nim zawalczyć, ale w sumie nawet nie potrzebuję tego. A nic tu więcej chyba nie ma do zebrania. Przecież jeszcze mapę sprawdzę, tak na wszelki wypadek, żeby było wszystko. Tak, tylko ten jeden skarb tutaj jest pusto, pewnie żeby się po prostu schować przed typem, gdyby się potrzebował. Chociaż jestem pewny, że Pajk by na spokojnie by sobie poradził. Już z tymi ziomeczkami. Idziemy dalej w takim razie. Gdzie mi to zaprowadzi? To mnie zaprowadzi tutaj i tu, i tak się odwiedzę z tej strony. Dobra. Okej.
kolejni dla ostrza. Rius! Załatwić ich! Seriously? Nie było cię nawet lęście. Patrz go po prostu zdjęł. Elo. Dokładnie to, co było pokazane w menu. Współpraca, część druga. Dobra. Czekaj, czy chodzi o współpracę może Buru właśnie z ludźmi z Błogosławionych Wysp? Oho, świetnie. Będzie w odpowiedniej kolejności będę musiał uderzać w dzwony. O, super. Właśnie powiem, pośrednio byłem ciekaw, kiedy się pojawił i nie wydałem ruchu. Dobra, bo ja. Uwaga, pytanie, czy ja sobie ją zabiję? Bo jestem naprawdę tego bardzo ciekaw. Ojeju, ale mi to pani nie rusza. Zbyt łatwo. Okej, okay, zabić nie zabił, ale finalnie nawet nie zaboli mnie, co za chwilę się stanie. Czy te obrażenia, które Ilojko właśnie na siebie przyjdzie. A, dobra, było walnięcie też. Szarowe. Prawie po wszystkim. Czego? Skończyliśmy już? Czego pilnowałeś? Poszukiwacz skarbów, buruńska wędka, płaszcz demacjańskiego kawalerzysty. Spoko. To już przeczytane. Jeleń wydaje się być onieśmielony pierwszymi promieniami światła. Ofiara musi powstać przed drapieżnikiem. Okej. Sowa zaczyna się ruszać, a wrona wraca do spoczynku. Najpierw obudzi się najmniejszy z nich, szczególnie jeśli w pobliżu znajdzie się robactwo. Okej, okay, czyli... Wrona... Jeleń... Niedźwiedź... Sowa? Okej, to mi otworzyło przejście, ale... Ja... O! Jeszcze coś ładnie spadło na ziemię. Spoko. Ale jak otworzyć to? Nauczą się, albo zginą. Niezłe cięcie. Piękny strzał! Spływaj, Mariusz. Tutaj pewnie ostatni element. A nie, słabość i stagnacja. Uuu, poprzednia zwiastunka prawdy się podpisała. Być może przed... Znaczy dobra, na pewno i któraś przodkini Illaoi, ale czy wątpię, jej poprzedniczka. Na... jako starzyczka, prawda? Zwiastunka. Coś tutaj zapisano. Przecież to starożytny dialekt Buru. To ekscytujące. Dasz radę odczytać? Daj jej spokój, Braum. Próbuję się skoncentrować. Zdaje się, że ci ludzie, moi przodkowie i ich sojusznicy z Błogosławionych Wysp, mieli bezpośredni kontakt z Nagakaburossą. Jest tu coś o kuźni Buru na Błogosławionych Wyspach. Dobra, kuźnia to podstawa. We Freljordzie mamy ich sporo. Dlaczego to przede mną ukrywano? Będę musiała poradzić się Wielebnej, ale kontynuujmy. Z pewnością jest więcej tajemnic do odkrycia oraz nagląca kwestia nasiona. I to wszystko zapisane dwoma symbolami.
Czy język buruński to jest legendowy odpowiednik języka japońskiego? Bo zaczynam tak powoli odbierać. Profanatorzy! Władczyni burz na walką. Okej, okay, model tej całej Zatal, ale ewidentnie nie jest to ten sam przeciwnik. Wygląda nieźle. O, dziękuję, paj! I zaś nie wydałem tych run! Dobra. Zagranie po wszystkim. Dobra, albo Yasuo, albo Illaoi. Naga Kaburossa się uśmiecha. Ale nawet adekwatnie w sumie się Illaoi właśnie wykończyła. Nice. Super, inni też dostają, co mi się bardzo podoba. Pysk zgarnięty. Dobra, pójdę tędy, to się cofnę tutaj. Ale będę miał dzięki temu bezpośrednie dojście tutaj. Okej, no to nie będę się musiał chyba aż tak cofać. Dobra, zanim zawsze tym zapomnę. Bierzemy te runy. Zobaczmy. Zwiększa wytrzymałość procent. Otrzymanie ciosu każdorazowo odbija za każdą mackę. Zwiększa moc ataku za każdą aktywną mackę. Zwiększa moc kolejnego leczenia. Tutaj i wytrzymałość. I elo, prawie 6000. Można. Zwiększa fizyczną i magiczną obronę za każdy atak, zwiększa wytrzymałość, zwiększa moc wyramy, tarcza go osłania, zwiększa moc, gdy ładunek wstrząsu jest nałożony. Full bastion. Ja sobie mogę wziąć po prostu wszystko. A nie, jednak nie. A moc ataku, to szansa na kryte zostaje, to i tak wykupimy. I tutaj mogę wziąć też dwie umiejętności. Moc i szybkość, unik, szansa na unik za każdą wprowadzoną umiejętność. Zwiększa szansę na kryta, ile ktoś mi z fortuna atakuje. Kumuluje się do 8 razy i trwa przez całą walkę. Nice. Zwiększa szansę na trafienie krytyczne, obrażenia krytyczne. Tutaj dwa weźmiemy, podłowczyni nagród. Zwiększa lifesteala, zwiększa moc ataku. To może to się krytycznie, zyskują lifesteala. Mogę dać krytycznie. Okej, okay. Przyznaję 15% szans trafienia krytycznego jeżeli podpalonego wroga. Generuje manewr przy ataku. Atakowanie zwiększa moc kolejnego leczenia. Czy tak? Pomyśl się do 3 razy. Dobra, dwa stajankę. Okej. Okay. Wychodzimy stąd w takim razie. I wrócimy się na szybciutko tutaj, bo jestem ciekaw, co takiego wypadło z tego gniazda. Czy wróć, może inaczej, co właściwie było w gnieździe, które mogę gdzieś tu znaleźć. O, dobra. To pewnie to wypadło. Jeleń spotkał się z sową na polu bitwy. Najpierw jeleń wygrał dwukrotnie, a potem został trzykrotnie pokonany. Okej, okay, czyli jeleń i 3 razy sowa, żeby pewnie otworzyć przejście do skarbu. Dobra. Jeleń. Sowa. Jak jeleń przegrał z sobą? Jestem tego naprawdę ciekaw.
Jezu, klimat jest taki zajebisty. Pięknie, opończa antymagiczna i drugi fragment anime. Czyli będziemy mogli użyć tego stolika, przy którym była ta cała anima. Mogę tak otworzyć normalnie? Nie, nie mogę. Okej, tutaj... Dopóki oczywiście nie przejdę całej lokacji, no to nie pokaże mi progresu. Ale jeszcze nie zdobyliśmy tego tokenu. W sumie właśnie, tak a propos tego tokenu, to może zobaczymy w sumie, gdzie on jest. Rejestr zadań... jest, czwórka i śledź zadanie. Odnajdź token czystości. Aha, tak po prostu. Znajdź go. Okej, okay, fair enough. Wstawiamy kamień księżycowy. Wciśnij dysk. Zielony puls mocy. I podnosi się do góry. Przejście. Okej. Okay. Jestem aż ciekaw bossa tego lochu. Wypolerowany talizman Tasiego Rycerza i szaty wynalazcy. Kolejne rozmowy. Oj, ale będę miał słuchania to na koniec odcinka. Na jednym z paneli dostrzegasz na Bastgran napis. Wygląda to na pismo z Błogosławionych Wysp. Aha. Okej, okay, dzięki. Fajnie, że się dowiedziałem, co jest tam napisane. Szatwy na las to oczywiście są gorsze, poza tym nic tu chyba nowego nie wpadło. A czekaj, płaszczyk. Więcej do zdrowia i wytrzymałości, czyli obrony magicznej. Moc ataku spada i fizyczna obrona. Nie, myślę, że zanim przy tym płaszczu awanturnika. Tutaj też nic nowego. Ale nie, czekaj, nie, wróć, czekaj. Do pajka powinno wpaść. O właśnie, pojęcia antymagiczna. Atak spada, ale obrona i zdrowie podchodzą w górę, więc z chęcią to wezmę. Chociaż to tempo, kurde. Tu jeszcze fizyczna obrona. Dobra, nie stajemy się tym. Pajk ma być zabójcą, a nie tym. W sensie, mogę teraz pokombinować... Ja? Ty, w sumie, czemu by tego nie zrobić? Lecimy dalej. Dobra, to już chyba do samego bossa idziemy, tak mi się wydaje. Pytanie. Świątynia przypomina nieco krypty na Wyspach Cienia. Wpływ Błogosławionych Wysp sięga dalej niż sądziłam. A ja myślałam, że świątynie Buru są identyczne. Tu jest mniej kamiennych kałamarnic. Kałamarnic? Mówisz o wyobrażeniu Nagakaburossy. Okaż należyty szacunek. Mam zmówić modlitwę? Tobie wiele by to nie dało. Chyba masz rację. Ona jest niczym burza. Nie wiem, czy ją podziwiam, czy się jej boję. Jest jedną z nielicznych osób, które mogą ocalić Bilgewater. Ma to we krwi. Jest ważna. Trzeba było ukraść jej łódź. Martwiłabym się o głupca, który ukradłby coś twórczym, póki ta jeszcze żyje. Taki Gangplank na przykład. No. Okej, okay. Mamy 300 mędrców i mamy pewnie tą misę oczyszczenia. Widzisz pusty ołtarz, z przodu widnieją symbole buru i niezrozumiały tekst. Po rozszyfrowaniu symbole układają się w napis oczyszczający z oczyszczający z mgły! Okej, okay. Oczyść nasiona z gaju. Ciekaw, czy wszystkie... Ciekaw, czy tylko nasiono, czy dałoby się cokolwiek tutaj oczyścić z wpływu czarnej mgły. Bożkowie buru. Świątynia rezonuje mocą Nagakaburossy. Nasiono. Tu możemy nadać mu nowe życie.
Co teraz wyczuwam? Coś ciągnie nasiona w dół. Zimno. Mgła? Szykujcie się! Nadciąga wróg! Skażone nasiona, jolo. Spodziewałem się czegoś totalnie innego, ale okej, nie będzie. Przynajmniej walka nie będzie krótka. Proszę. Razu będzie rzucało. Większe trzymają obrażenia fizyczne. Okej, serce cienia, co to robi? Nie wrażliwe na ogłoszenie, zadaje rozległe obrażenia magiczne każdemu bohaterowi. Dobra. Okej. Zajmij się. Haj, to jest... Serio? Zamiast tego... Bo to jakby zamiast tego damage dostaje. Lewa, niewrażliwa i nie można jej zabić. Okej. Okay. To serce to nie żyje. Czemu to ma jeden? A, okej. Okay. No i tak. Jeden. Dwa. Pajek ma full, no to... Za wolno! Nie ma batku, żeby się dobrze chronić tego bossa. Jak nie jasło po pajku. Jednak Yasuo. Wygląda tak zajebiście. Ile expa wpadło? Nie, nie teraz. Muszę nad sobą panować. Jestem głodna. Nie, nie mogę. Ari? Myślałem, że będzie kolejny boss fight, teraz Ari, ale chyba nie. Ari, słyszysz mnie? Skażenie z nasiona. Coś we mnie wyzwoliło. Ja straciłam panowanie. Straciłaś panowanie? Powinniśmy się martwić? Tak. To... Właśnie dlatego lepiej mi samej. Dość tego, uspokoiłaś się. Nic ci nie jest. Zdaje się, że nasza misja zakończyła się sukcesem. Nasiono wręcz tętni życiem. Co za aura? Zostało pobłogosławione przez samą Matkę Węży. Być może to była próba. Tylko jaka dokładnie? Nie wiem. Musimy się spieszyć, zanim mgła ogarnie Maokaja. Okej. Oczyszczone nasiono. Aż se sprawdzę jego opis, tylko nie w tym jakimś linku. To oczyszczone nasiono zawiera w sobie nieposkromioną moc. Powinno zostać zwrócone Maokajowi na Wyspach Cienia.
I tutaj ten sam opis jest do prawej, tego zamiast prawej jest lewa. O, jak dziękuję, naprawdę. To ostrze, ostrze władcy. Wciąż ostre po całym tym czasie. Był potężnym władcą, dowodzącym ogromnymi armiami. Też taki będziesz, gdy mgła będzie twoja. Sprawdźmy, czy jest silniejszy. Zbudź się, potężny królu! Ja pamiętam cię, ale zaraz, gdzie jest moja królowa? Znów to samo. Mój panie, wciąż odzyskujesz siły. Wkrótce ją znajdziemy. Wcale nie robi się silniejszy. Odebranie mu magii będzie prostsze niż mówiłeś. Kto śmie mówić do mnie tym tonem? Jestem Gangplank, król łupieżców Bilgewater. Twoje królestwo upadło, ale moje wciąż na mnie czeka. Twoja magia mi pomoże. Nie drażnij mnie takimi kłamstwami, pachołku! Co to za amulet masz na szyi? Spokojnie, wkrótce znajdziemy twoją królową. Nie uspokajaj mnie, nędzniku! Moje przeznaczenie jest niezmienne. Odnajdę ją. Wcale nie rośnie w siłę. Ciągle tylko gada o tej swojej królowej. Spokojnie, Gangplanku. Ta obsesja jest jego siłą. Ty szczególnie powinieneś wiedzieć, jaką moc ma podążanie za przeznaczeniem. Tak. Tylko jego przeznaczenie nie istnieje. A moje tak. Istnieje, ale w kawałkach. Jak wiemy z eventu. Gangplanku, przeznaczenie króla wciąż istnieje. Gdy wyczuwa swą królową, mówi prawdę. Zakopałeś jej koronę w Bilgewater. Zaprowadzi go tam, następnie przez cały świat, a w ślad za nim podąży zrujnowanie. No prędzej Harrowing niż zrujnowanie, ale okej, okay, fair enough. Dobra. Lewy fragment, prawy fragment, aktywuj stację. Nowe zaklęcia poznane. Dziękować. Zobaczmy, co nowego poznałem. Zmiażdżenie jest nowe. Błogosławieństwo bogini też. Uzdrowiciel 2 też, żywotność 2 chyba też, moc i chroniąca broń już chyba było, no tutaj niewiele, a tutaj widzę nic nowego nie ma. Dobra, bo niestety tokenu czystości nadal nie znalazłem, a on miał być gdzieś w tej świątyni. Tak więc dobrze, ode mnie w tym materiału to będzie tyle. Do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnym materiale. Zagrajmy w King. Cześć! Idziesz sobie? Wybacz, jeśli cię zaniepokoiłam. Widziałem już kilka razy, jak się wymykasz. Niedługo inni też to zauważą. Poluję, aby zaspokoić żądzę. Inaczej stracę kontrolę.
I na pewno musisz robić to sama? Doceniam twoją troskę, ale radzę już sobie kilka normalnych ludzkich żyć. Łatwo o tym zapomnieć. Nie wyglądasz na swoje lata. Odpocznij trochę. Wrócę niebawem. Jasne. Udanego polowania. Nieźle walczysz, bracie. Freljord skorzystałby na takim szermierzu. Ty to umiesz zamęczyć przeciwnika, co? Jeśli chodzi o przyjaźń, Braum nigdy nie przyjmuje odmowy. Nie bierz tego do siebie. Spędziłem dużo czasu sam. Nie potrzebowałem pomocy. A co dopiero przyjaciół? Nikt nie powinien być sam. Dom, rodzina, to daje nam siłę. Gdy walczę, myślami jestem we Freljordzie. Brzmi dobrze. Ale ja nie mam domu. Wygnano mnie po tym, co zrobiłem. Więc zbuduj nowy. Wśród przyjaciół. Nie musisz być sam. Ale mnie to pasuje. Może sam spróbuj. Nie, przyjacielu. Widzisz? Zacznij od zaraz. Jak chcesz. Możemy być sami razem. Pike, nie śpi. Odgłosy głębin nigdy nie ustają. Chciałbyś usłyszeć historię? Yasuo chyba je lubi. Może opowiada wiele historii o głupcach, którzy stracili wszystko w głębinach. No, Braum dobrze zna niebezpieczeństwa czyhające w morzu. Niedawno prawie utonąłem, no i walczyłem z potworami morskimi. Istnieje pewna równowaga. Człowiek panuje nad lądem. Na morzu czekają tylko ostre zęby i mrok, a tych z listy czeka coś gorszego. Często mówisz o tej swojej liście. Co na niej jest? Lista imion tych, których czeka moje ostrze. Winnych. Cóż, Braum się cieszy, że na niej nie jest. Nie mógłbyś być. Jesteś głupcem, ale honorowym. O, jak miło to słyszeć. Freljord jest pełen mag. To prawda. A do tego jest domem dla wielu fantastycznych stworzeń. Od maleńkich poro po mroźne węże, które górują nad horyzontem. Wstyd się przyznać, ale gdy się poznaliśmy, wzięłam cię za trola. To zrozumiałe. Braum jest duży, ale trole są większe. Jest znacznie brzydsze. A Vastajowie? Mieszkają w krainie, z której pochodzisz? Chyba tak. Słyszałem wiele historii, ale Braum nigdy nie widział innej lisicy. Przykro mi. W porządku. Nigdy nie spotkałam zrodzonego z lodu. A więc wiesz o zrodzonych? Tylko tyle, ile przeczytałam w książkach. W książkach? To trzeba zobaczyć na własne oczy. Kiedyś Braum sam ci pokaże. Chciałabym tego. Pewnego dnia. Zamaskowany, co cię trapi? Niepowstrzymana żądza mordu. Nic nadzwyczajnego. Fascynujące. Braum broni tych, którzy nie mogą bronić się sami. Jesteśmy jak dwie strony tej samej monety, a świat potrzebuje tej monety. Ładnie powiedziane. Urządźmy sobie kiedyś sparring. Braum potrzebuje treningu z mniejszym przeciwnikiem. Możemy zacząć zaraz. Nie, dziękuję, ale późno już. Może po zakończeniu podróży. Odpocznij, przyjacielu. To dopiero dziwak.